Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi trwa nabór do kolejnego projektu realizowanego w ramach programu rewitalizacji miasta Krosna. Gmina Wojaszówka chce przyjąć kolejną rodzinę repatriantów ze wschodu. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza na wystawę malarstwa. Poradnictwo psychologiczne, warsztaty oraz płatne szkolenia zawodowe to tylko niektóre z form wsparcia dedykowane bezrobotnym mieszkańcom Krosna. Trwa nabór do kolejnego projektu realizowanego w ramach programu rewitalizacji miasta Krosna. Z oferty ma szansę skorzystać 56 krośnian, w szczególności zamieszkujących obszar rewitalizacji, czyli osiedla Tysiąclecia, Południe, Śródmieście oraz dzielnice Polanka. Liderem projektu jest cech rzemiosł różnych w Krośnie. Zajmujemy się szkoleniami zawodowymi i potem realizacją staży zawodowych dla uczestników projektu. Nasz partner, czyli Centrum Integracji Społecznej w imieniu gminy Krosno, będzie zajmowało się doradztwem psychologicznym i doradztwem zawodowym dla uczestników projektu. Czyli generalnie w skrócie uczestnik projektu trafiający do nas przychodzi najpierw wsparcie psychologiczne, wsparcie doradcy zawodowego i z gotową diagnozą trafia do nas, gdzie my nadajemy mu nowe kwalifikacje bądź kompetencje i potem z tymi już nowymi kwalifikacjami bądź kompetencjami trafia na rynek pracy na 6-miesięczny płatny staż zawodowy. Rekrutację prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Krośnie. W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat. Kandydaci do uczestnictwa w projekcie muszą spełnić konkretne warunki, czyli tak zwane kryteria dostępu. Muszą być przede wszystkim w wieku aktywności zawodowej, być osobami zamieszkującymi teren miasta Krosna, w szczególności ten obszar rewitalizacji, czyli cztery dzielnice w praktyce Krosna. Oprócz tego jakby projekt jest dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami, osób korzystających ze środków pomocy społecznej, ewentualnie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w myśl ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Co jest istotne? Nie tylko z tej pomocy mogą skorzystać osoby będące bezrobotnymi, a więc posiadającymi status bezrobotnych zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, ale i również te, które do tej pory nie znalazły takiego zatrudnienia, nie są w tym oficjalnym rejestrze, ale chciałyby podjąć aktywność zawodową, wejść na rynek pracy, zmienić swoje życie, doszkolić się, przekształcić swoje kwalifikacje, podnieść i to jest niezwykle istotny projekt, ponieważ często wydobywa z tych nizin społecznych wiele osób, które później sobie na nowo układają życie, mając pracę zawodową. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronach cechu rzemiosł różnych w Krośnie oraz Centrum Integracji Społecznej. Gmina Wojaszówka chce przyjąć kolejną rodzinę repatriantów zza wschodniej granicy. Samorząd kupił już dom w miejscowości Ustrobna. Wójt Sławomir Stefański ma nadzieję, że do końca roku wprowadzi się do niego wielopokoleniowa polska rodzina. Za dom liczący 160 m2 oraz 10-arową działkę samorząd zapłacił 190 tysięcy złotych. Blisko 180 tysięcy stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Piękny domek jednorodzinny z działeczką 10 arów, centrum wsi, blisko do szkoły, blisko do przedszkola, żłobka, do drogi i do miasta Krosna. Także jesteśmy przygotowani na przyjęcie wspaniałej rodziny wielopokoleniowej, w której, która tęskni za swoją ojczyznę, w których tych osób żyłach płynie krew polskiego pochodzenia, którzy zostali w bezczelny sposób, bestialski, wywiezieni z naszej ojczyzny, zabrano im majątek i chcemy po latach im stworzyć takie miejsce na terenie naszej gminy, żeby mogli zamieszkać. Sołtys Ustrobnej zapewnia, że repatrianci będą mogli liczyć na sąsiedzką pomoc. Ja czuję satysfakcję. Wiem, że mieszkańcy też będą zadowoleni. Na pewno nikt nie będzie miał żadnych sprzeciwów. A to jest ważne, że będzie to już druga rodzina w naszej gminie. I ja w ogóle myślę, że uda nam się w następnych latach jeszcze kogoś tu dokoptować. Nie wyobrażam sobie, żebym ja osobiście jako sołtys, żeby mieszkańcy, żeby nie było jakiejś takiej zażyłości sąsiedzkiej, pomocy ze strony jednych do drugich, odwiedzin. W ubiegłym roku w miejscowości obok w Bratkówce zamieszkała rodzina Kazimierskich z Kazachstanu. Mamy już znajomych, przyjacieli. No, bez pomocy ludzi to byłoby nam ciężko. Bez pomocy urzędu, wójta i naszych znajomych, przyjacieli, sąsiadów po prostu przychodzą, tak radzą nam, bo tu inne życie, inny klimat. No, trochę inaczej.
W ubiegłym roku do Polski przyjechało około 500 repatriantów. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza na wystawę malarstwa. Zwiedzający mogą zobaczyć pejzaże oraz martwą naturę autorstwa ukraińskich i słowackich artystów. Wystawa, którą można obejrzeć, to jest wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Współpracy Karpackiej, które to stowarzyszenie prowadzi pan Jan Holodniak, niegdysiejszy prymator, czyli burmistrz Świdnika. Chciał się pochwalić pan Holodniak tym, że zna artystów z miasta, z kolei miasta bliźniaczego, partnerskiego dla Świdnika, a mianowicie jest to ukraiński Rachów. Troje artystów, Anna Wołoszyn, Michajło Kowbastiuk i Michajło Worochta. Tak więc można przyjść, popatrzeć po ścianach i zobaczyć to, czego w zasadzie rzadko doświadczamy w naszej galerii, ponieważ ostatnio staraliśmy się dość ambitnie podnosić poprzeczkę, a te akurat obrazy to są obrazy, które z przyjemnością tak zwany przeciętny mieszkaniec Krosna powiesiłby w swoim mieszkaniu. Biuro Wystaw Artystycznych przygotowuje się do kolejnej wystawy. Tym razem będą to prace znanego na całym świecie Andy'ego Warhola. Będziecie Państwo mogli zobaczyć na własne oczy dzieła Andy'ego Warhola. Wiele osób pyta, czy to akuratnie ze zbiorów amerykańskich. Nie, proszę Państwa. Mamy to szczęście, że opodal w Medziliborcach jest muzeum Andy'ego Warhola i ono w zasadzie jest jakby posiadaczem ogromnej części jego dzieł i właśnie z tych zbiorów postaramy się Państwu pokazać i przybliżyć jego dzieło, jego twórczość, jego osobę. Wernisaż wystawy zaplanowano na 21 sierpnia. Wielkowiejskość to tytuł wystawy malarstwa w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Autorem prac, które zachwycają barwą, jest Kuba Żeligowski. Przyciąga wzrok, dlatego że Kuba specjalizuje się w tym, że używa bardzo intensywnych kolorów. Wydawałoby się, że będą one przytłaczać oglądającego. Jest wręcz przeciwnie. Oglądający czuje tutaj taki spokój. Te kolory właśnie wytwarzają taką magiczną, bajeczną atmosferę. Dodatkowo ta nasza przestrzeń wystawiennicza, która, jak pan zauważy, składa się z tych ciemnozielonych ścian, na których zawieszone zostały obrazy i dodatkowo podświetlone reflektorami skierowane światło punktowe na dany obraz, nadaje tej wystawie dodatkowo dużo uroku. Tematyka związana jest z naturą. Kuba 5 lat temu, autor wystawy 5 lat temu przeprowadził się z miasta na wieś, niedaleko tutaj na Podkarpacie i wszystko co tworzy jest inspirowane naturą. Oprócz tego, że jest malarzem, rzeźbiarzem, jest również złotnikiem i te jego wyroby właśnie związane są ściśle z naturą, z tym co go otacza. On sam twierdzi, że wszystko co maluje, maluje w chwili, kiedy odczuwa pełny spokój i stara się, żeby te obrazy również tym spokojem emanowały. Wystawę można oglądać do 20 września.